Elon wszystkim witam was serdecznie na moim kanale. Oczywiście zachęcam do tego, aby odwiedzić bloga, żeby na przykład tutaj wpisać się na newsletter, ponieważ newsletterem przypominam o ważnych wydarzeniach jak i różnych akcjach, które tutaj robimy, dostaniecie oczywiście przed każdym live'em powiadomienie, że coś takiego się dzieje. Tutaj na samym dole znajdziecie ostatnie wpisy, które poczyniłem właśnie na moim blogu. Oczywiście są tu wpisy dotyczące właśnie giełdy Binance, są poradniki, jeżeli chodzi o nody. No i tutaj też jest jeszcze informacja o siódmych urodzinach Binance. Jest ostatni not, którego kupowałem, czyli Keep No i dzisiaj też materiał będzie. Będzie na temat kolejnego Noda, który właśnie się tutaj szykuje. Jeżeli chodzi o Noda, no to wczoraj starałem się wrzucić na szybko informacje o nim. Tutaj jest oczywiście film, jest to Lumia Hyper Notes. Zachęcam do tego, aby oczywiście samemu zrobić research i się zapoznać z tym wszystkim, ponieważ to jest najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o robienie czegokolwiek w internecie. Dzisiaj troszkę tutaj na ten temat Wam opowiem. Dodatkowo zakupimy kolejnego. Noda, to będzie mój drugi nod, który właśnie chcę tutaj zakupić. A zastanawiam się, czy by nie kupić tych nodów, trzech, z uwagi na to, że tam są po prostu trzy pewne opcje do delegowania tych nodów, ale to zobaczycie później. Oczywiście na moim kanale znajdziecie też wiele różnych innych filmów. Zachęcam do tego, by oglądać, komentować, lajkować. No i zachęcam też do tego, by kliknąć, właśnie, subskrypcję. Jeżeli chodzi o giełdy, no to giełdy, z których korzystam, znajdziecie w opisie moich filmów, ale też znajdziecie tutaj na tym głównym kanale. Także krótkie intro i lecimy z materiałem. Wczoraj udało kupić mi się tutaj jednego noda, chociaż były pewne problemy, ponieważ raz ten mój kod działał, drugi raz nie. No i teraz będę próbować kupić jeszcze jednego noda, zobaczymy czy to się uda. Z tego co ja tutaj właśnie widzę i jeszcze bardziej na ten temat poczytałem, mam nadzieję, że Wy też, no to te nody będzie można delegować. I tak jak widzicie są tutaj trzy opcje delegowania tych nodów. Ja wstępnie chcę tutaj posiadać właśnie dwa te nody. Wybiorę sobie pewnie tutaj dwie opcje z tych trzech, a może jeszcze zaryzykuję i odpalę sobie trzeciego. Takiego noda, ale to oczywiście, jeśli tak się stanie, będę Was informować. Jeżeli chodzi o możliwość zakupu tych nodów, to tak jak widzicie, tutaj mam mój kod referencyjny. Wy też taki kod pewnie macie. Jak kupicie, to Wam się powinien pojawić. No i można oczywiście go wpisać tutaj na stronie zakupowej. Kod powinien zostać wpisany tutaj. Jeśli na przykład będzie wpisany źle, no to na dole pojawi się informacja, że ten kod nie jest jest zgodny. Bez tego kodu nie ma możliwości zakupienia właśnie tych nodów. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, kod się zgadza, no i tutaj mamy możliwość zakupienia tego noda. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o wpisywanie tego kodu, no to tu się trzeba upewnić najlepiej manualnie, ale jeśli klikniecie w link, który podałem w opisie tego filmu, też powinno wam to po prostu zaliczyć. Ja teraz spróbuję kupić tego Noda. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane USDT na sieci Polygon. No i tutaj będziemy próbować kupić, czy to po prostu zaliczy. No i tak jak widzicie. Często pojawia się tutaj jakiś error. Check your wallet and try again. Także, no, spróbujemy jeszcze sprawdzić portfel. Coś dzisiaj ta sieć Matica troszkę tutaj szwankuje, no, ale to oczywiście spróbujemy to odświeżyć. Połączymy tutaj portfel, zmienimy sieć na poligon, no, bo taka powinna być. Także, no, dzisiaj coś to nie za dobrze tutaj chodzi, ale mamy tutaj o możliwość potwierdzenia tego dajemy sign in teraz jest mój portfel podpięty wpisujemy jeszcze raz tutaj kod kod powinien się zgadzać także no zobaczymy czy to się uda wczoraj też były jakieś problemy dzisiaj tak jak widać coś tu siecie zamula no ale już przynajmniej po zrestartowaniu komputera, jak możecie zauważyć, pojawiły mi się matiki na saldzie, więc to warto też tutaj zwrócić uwagę, żeby poprawnie była sieć przełączona tutaj, jak i to, by jednak te salda były widoczne, bo może dlatego właśnie był jakiś problem. Matiki mam, saldo, jeżeli chodzi o USDT, też mam. No i teraz możemy przejść już do zakupu. Zobaczymy, czy to przejdzie. Damy complete. No i teraz coś się tutaj dzieje. MetaMask się pojawił. Teraz ustalamy kwotę tutaj. O, teraz już chyba wszystko pójdzie tak jak powinno. Także dajemy aprowa na 1000 dolarów, żeby po prostu tutaj mieć możliwość zakupu tego noda. No i teraz zobaczymy czy to wszystko zostanie poprawnie zrobione. Po chwili pojawia nam się możliwość opłacenia tutaj właśnie tego kontraktu. Klikamy OK. No i czekamy, czy ta transakcja zostanie zatwierdzona. No i wygląda na to, że transakcja została zatwierdzona. Mamy tutaj informację o zakupie. No i po chwili pewnie tutaj pojawi się też nasz nod. Oczywiście trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość. To trwa do kilku tam minut. Tutaj, jak widzicie, zeszło mi 1000 dolarów. Zakup został dokonany poprawnie. Więc czekamy, aż tu nod się pojawi. Wystarczyło poczekać tutaj kilka minut. Nod już się pojawił tutaj na, w panelu użytkownika, także zobaczymy, co z tym będzie dalej i będzie można tutaj działać. Ogólnie tak jak już wspomniałem wcześniej, warto się tutaj zainteresować, w jaki sposób będzie można wykorzystywać te nody, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Oczywiście wcześniej, tak jak nagrywałem wideo, no to tutaj też pod wideo znajdziecie konkretne linki do dotyczące właśnie tego noda i możliwości, które on nam daje. Na telegramie też takie linki się znajdują. Trzeba usiąść do tego, przeczytać, no i zdecydować, czy tego typu rozwiązania Was po prostu interesują. Najważniejszym takim linkiem jest właśnie tutaj dokumentacja tego całego noda, która znajduje się tutaj. Jest to plik docs not. No, i można o tych hypernodach poczytać. Zastanawiam się, czy by właśnie nie zrobić tak, że będę korzystać z trzech nodów, czyli z tych trzech opcji, które tam się znajdują. No, i mam wielką nadzieję, że uda nam się po prostu na TGE. Te nody sfinansować poprzez sprzedaż właśnie tych tokenów. Póki co też jeszcze możemy zauważyć, że maksymalne supply tych nodów to 50 tysięcy. Na ten moment tych nodów zostało tutaj sprzedanych 3718, z czego 6282 nody zostały do tego, aż ta cena po prostu będzie wyższa. Tutaj dzieje się tak, że po sprzedaniu 10 tysięcy nodów, później co każde 100 sztuk cena będzie wzrastać. Na stronie głównej. Też znajdziecie tutaj podstawowe informacje, tak jak w tym pliku, także widzicie wszystko praktycznie oni tutaj dali na stronie głównej. To by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, no i co myślicie na temat tych nodów, czy jakieś posiadacie. Może też macie coś ciekawego na oku. Trzymajcie się, cześć!